Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy można przystępować do sakramentów świętych w bractwie świętego Piusa X. Zapraszam. Ponoć nie tak dawno jeden z polskich biskupów pomocniczych miał w trakcie takiego przemówienia do wiernych powiedzieć, że przystępowanie do sakramentów świętych w bractwie świętego Piusa X to jest grzech ciężki. Otóż jeśli faktycznie ta sytuacja miała miejsce, mówię w ten sposób, bo znam to tylko z relacji, jeśli faktycznie tak było, to jestem ciekaw, na co ów biskup byłby w stanie się powołać. Dlaczego nagrywam materiał, skoro nie jestem w stanie tutaj odesłać do nagranego materiału? Ano dlatego, że tak czy siak można bardzo często spotkać się z takim zarzutem, że bractwo z racji, że nie ma uregulowanego statusu kanonicznego, no to nie powinno udzielać sakramentów. Przystępowanie dlatego do sakramentów właśnie w bractwie jest w jakiś sposób nieuregulowane, niewłaściwe albo nawet grzeszne. I tutaj, jak widzimy, zdarzają się najwyraźniej też tacy, którzy twierdzą, że w ogóle jest to od razu grzech ciężki. Otóż możemy tutaj w sposób bardzo prosty pokazać, że sam papież uważa zupełnie inaczej. Tutaj pokażę teraz z portalu, którego nie można posądzić o sympatię wobec tradycjonalizmu, mianowicie deon.pl. Jest to list apostolski Misericordia et Misera, oczywiście papieża Franciszka. Tutaj mamy fragment. W roku jubileuszowym zgodziłem się, aby wierni z różnych powodów uczęszczający do kościołów, których odprawiają kapłani bractwa świętego Piusa X, mogli ważnie i zgodnie z prawem otrzymywać sakramentalne odpuszczenie grzechów. Dla duszpasterskiego dobra tych wiernych i ufając w dobrą wolę ich kapłanów, aby można było odzyskać z Bożą pomocą pełną jedność w Kościele katolickim. Mocą mojej własnej decyzji postanawiam przedłużyć tę możliwość poza okres jubileuszowy, aż do wydania nowych postanowień w tej sprawie, aby nikomu nigdy nie zabrakło sakramentalnego znaku pojednania poprzez przebaczenie Kościoła. A więc na chwilę obecną sytuacja jest dosyć jasna. Oczywiście tutaj mamy konkretnie mowę tylko o spowiedzi świętej, natomiast spowiedź święta wymaga pozwolenia ze strony hierarchii Kościoła najbardziej. Spowiedź święta i sakrament małżeństwa, który również doczekał się osobnej regulacji. Dlaczego tutaj potrzebna jest jurysdykcja w sposób szczególny? Ano dlatego, że bez jurysdykcji Kościoła zgodnie z prawem kanonicznym kapłan nie może spowiadać w sposób ważny, tak? Czyli skutkuje to nawet nieważnością sakramentu. W przypadku wszystkich innych sakramentów bez jurysdykcji, gdy kapłan odprawia mszę świętą, odprawia ją ważnie, choć może w ten sposób grzeszyć, jeśli faktycznie tego pozwolenia ze strony Kościoła nie ma. Natomiast sakrament będzie mimo wszystko ważny, tak? Czy udzielona komunia święta, odprawiona msza święta, czy udzielony sakrament chrztu świętego. On będzie mimo wszystko ważny, pomimo braku jurysdykcji. Natomiast w przypadku spowiedzi świętej, o której tutaj czytaliśmy, ta jurysdykcja jest szczególnie potrzebna, bowiem spowiedź święta jest aktem władzy sędziowskiej Kościoła. W sposób szczególny jest potrzebna tutaj ta właśnie delegacja ze strony Kościoła. Dlatego gdy tutaj mamy jasną deklarację ze strony papieża, tak aby nikomu nigdy nie zabrakło, wierząc w dobrą wolę tychże kapłanów, udziela papież swojej własnej, osobistej jurysdykcji kapłanom bractwa świętego Piusa X, co jak już wspomniałem jest fenomenem, jest precedensem, tak żeby papież udzielał swojej osobistej jurysdykcji jakimkolwiek kapłanom, to już jest to dosyć dziwne, natomiast kapłanom, którzy nie mają uregulowanego statusu kanonicznego, to jest rzecz absolutnie szokująca i podejrzewam, że żaden inny papież by sobie na to nie pozwolił, że właśnie tutaj
ta ignorancja papieża Franciszka, jeśli chodzi o prawo kanoniczne i również o samą teologię, że ona odgrywa tutaj pewną rolę i dlatego myślę, że żaden inny papież by sobie na to nie pozwolił. On sobie na to pozwolił, że udziela tej jurysdykcji, swojej własnej, osobistej, papieskiej jurysdykcji kapłanom, którzy nie mają uregulowanego statusu kanonicznego. Jest to sytuacja dziwna, szokująca. No jestem pewien, że po wszystkie dni, po wszystkie czasy będzie ona podawana właśnie później w podręcznikach do prawa kanonicznego, ewentualnie do nauki o sakramentach właśnie w tym kontekście jurysdykcji, bowiem jest to po prostu precedens, bardzo ciekawa sprawa. Więc jeśli ten sakrament, jeśli tu jest zadeklarowane, że papież udziela swojej jurysdykcji, żeby nie było wątpliwości, to bez wątpienia jest to akceptacja również pozostałych sakramentów. Nie można sobie wyobrazić tego w ten sposób, że papież udziela jurysdykcji, żeby wszystko było w porządku, żeby było zgodnie z prawem kanonicznym, udziela tej jurysdykcji do spowiedzi, ale już nie można wtedy przystąpić do komunii. Oznaczałoby to, że ci wierni, o których tutaj pisze papież Franciszek, którzy uczęszczają właśnie na msze święte do Bractwa Świętego Pisa X, oni mogą wprawdzie przystąpić do spowiedzi, ale już we mszy świętej uczestniczyć nie mogą. Spowiedź święta zawsze jest, czy w 90% przypadków jest przy okazji mszy świętej. Tak to jest u nas, tak? Przed, w trakcie, po. I teraz ci wierni, którzy przychodzą, to też jest tutaj wspomniane, tak? Ci wierni, którzy z różnych powodów uczęszczają do kościołów, w których odprawiają kapłani Bractwa Świętego Pisa X, tak aby oni mogli ważnie i zgodnie z prawem otrzymać sakramentalne odpuszczenie grzechów, po to jest to tutaj, czyli sam wspomina papież tą mszę świętą i teraz zakładać, że zgodnie z intencją papieża jest, że nie wolno odprawiać tej mszy świętej, ale wolno iść do spowiedzi, no moim zdaniem jest absurdalne, to znaczy udzielenie jurysdykcji w tym przypadku tego sakramentu, który najbardziej wymaga tej jurysdykcji, jest jasnym sygnałem, że jak najbardziej ze strony papieża jest akceptacja, jest zgoda na to, aby wierni uczestniczyli we mszy świętej odprawianej przez Bractwo Świętego Pisa X, żeby mogli w tych wszystkich sakramentach zgodnie z tym, co jest tutaj napisane, aby mogli ważnie i zgodnie z prawem otrzymywać sakramentalne odpuszczenie grzechów. Właśnie należy wychodzić z założenia, że tak samo ważnie i zgodnie z prawem otrzymywać pozostałe sakramenty wierni właśnie w bractwie mogą, zgodnie z tymi słowami papieża Franciszka. Uważam, że jest to jedyna logiczna konsekwencja, jedyny logiczny wniosek, że dotyczy, czy jeśli dotyczy to tego sakramentu, który tak szczególnie tej jurysdykcji wymaga, to nie ma powodów, żeby twierdzić, że wobec innych sakramentów tej jurysdykcji już nie ma i kapłani odprawiają niegodnie, bez zgody i wierni mieliby w ten sposób przystępować. Uważam, że nie ma podstaw, żeby twierdzić w ten sposób. Czy dla nas osobiście, dla Bractwa Świętego Pisa X, ta deklaracja papieża jest w jakiś sposób miarodajna, jest w jakiś sposób dla nas bardzo istotna i dla nas osobiście bardzo ważna? Nie. Ona jest bardzo ciekawym wydarzeniem, to jest pewnym precedensem w historii Kościoła, jest czymś zadziwiającym dla nas, natomiast my oczywiście udzielaliśmy sakramentów również wcześniej, wszystkich sakramentów, również sakramentu spowiedzi, pomimo tego, że nie mieliśmy tej regularnej jurysdykcji. Dlaczego tak robiliśmy? Dlatego, że pierwszym prawem w prawie kanonicznym, a prawo kanoniczne reguluje również kwestie jurysdykcji, w prawie kanonicznym najwyższym prawem jest zbawienie dusz. I jest wiele przypadków, gdzie prawo kanoniczne jak najbardziej omija tą jurysdykcję, to znaczy tą jurysdykcję, zwykłą prawną jurysdykcję. W sytuacji na przykład, gdy wierny prosi kapłana o spowiedź, ten nie ma jurysdykcji w danym miejscu, aby spowiadać, jednak jest tam jakiś stan konieczności, ten kapłan wtedy spowiada, pomimo tego, że może spowiadać, pomimo tego, że tej jurysdykcji na przykład w danym miejscu do spowiadania nie miał. Dlaczego może? No, Ecclesia Supplet, Kościół uzupełnia tą jurysdykcję, dlatego że zbawienie dusz jest najwyższym prawem. Tak? I to jest jurysdykcja, ta prawna jurysdykcja, która normalnie właśnie funkcjonuje w strukturach Kościoła, jest po to, żeby uporządkować to działanie Kościoła. To jest dobre, słuszne i pewne. Natomiast ten porządek wewnętrzny Kościoła jest rzeczą mniej istotną od zbawienia dusz. Ma on służyć zbawieniu dusz. Natomiast w tym momencie, kiedy ten prawny porządek w jakiś sposób szkodzi,
zbawieniu dusz, na przykład w takiej sytuacji, w której kapłani nie dostają jurysdykcji ze strony hierarchii kościelnej, dlatego, że są prawowierni, dlatego, że wyznają całą katolicką wiarę, dlatego, że wyznają całą katolicką moralność i ją głoszą, dlatego, że wskazują na niebezpieczeństwa dla wiary, które akurat są palące. Jeśli dlatego ci kapłani nie otrzymują jurysdykcji, to w sposób oczywisty należy wychodzić z założenia, że ci kapłani mogą udzielać sakramentów, że mogą udzielać wszystkich sakramentów, również spowiedzi świętej, bo zbawienie dusz tego wymaga. Bo właśnie zbawienie dusz wymaga tego, żeby ci kapłani, którzy mają tą wiarę, którzy głoszą tą wiarę, którzy również nauczają zgodnie z katolicką moralnością, zbawienie dusz wymaga, żeby właśnie tego, żeby właśnie oni sprawowali sakramenty, żeby oni udzielali sakramentów i dlatego, że najwyższym prawem jest zbawienie dusz, dlatego czujemy się w obowiązku, nie tylko uważamy, że mamy pozwolenie, żeby udzielać sakramentów ze strony Kościoła, jako tej oblubienicy Chrystusowej, Kościoła jako mistycznego ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przekonani, że to pozwolenie mamy, ale nie tylko pozwolenie, ale i obowiązek. Że mamy ścisły obowiązek sumienia to robić. Bo mamy obowiązek przekazywać katolicką wiarę, nauczać katolickiej moralności, udzielać katolickich sakramentów, odprawiać katolicką mszę świętą. Jeśli hierarchia Kościoła w jakikolwiek sposób temu próbuje przeszkodzić, to trzeba powiedzieć, powtórzyć za świętym Pawłem, sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. No w tej chwili akurat Kefasowi akurat w tym aspekcie nie musimy się sprzeciwiać, bo jak widzimy sam Kefas naszych czasów udziela nam tej jurysdykcji. Natomiast oczywiście przed tą decyzją tak też postępowaliśmy, przed tą decyzją tej prawnej, normalnej jurysdykcji nie posiadaliśmy. Mimo wszystko nie tylko właśnie uważaliśmy, że możemy nauczać i udzielać sakramentów, ale że musimy, że jest to ściśle naszym obowiązkiem właśnie w tej sytuacji, kiedy wiara zostaje zaatakowana i kiedy prawowierni kapłani zostają prześladowani, że właśnie w tej sytuacji mamy obowiązek stawić opór. Bowiem posłuszeństwo, przypominam, nie jest cnota posłuszeństwa, nie jest ślepym posłuszeństwem wobec jakiejkolwiek ziemskiej władzy, nawet tej najwyższej, nawet papieża, tylko przede wszystkim jest posłuszeństwem wobec Boga. Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. I ludzi trzeba słuchać tylko wtedy, kiedy oni sami za Panem Bogiem podążają. Jeśli nie, to nawet jeśli to dotyczy papieża, powtarzamy za świętym Pawłem, sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Zasłużył dlatego, że właśnie nie podążał on wtedy za tym, czego Bóg oczekiwał, postępował w sposób inny, sposób gdzieś tam, powiedzmy, taki wyrachowany, na swój własny sposób, wyliczony, zgodnie ze swoim rozumowaniem, trochę podobnie być może jak dzisiejsza hierarchia, która myśli, a to lepiej będzie zrobić to tak. Jest to niezgodne z wiarą Kościoła, z praktyką Kościoła, dlatego mamy obowiązek powtórzyć. Sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Mamy obowiązek głosić prawdę wiary, mamy obowiązek karmić duszę sakramentami. Właśnie dlatego, że hierarchia zaniedbuje te prawdy wiary, że po części głosi rzeczy, które są niezgodne z tymi prawdami wiary, które odsyłam do wielu moich innych materiałów na ten temat. To już nie jest miejsce, żeby się nad tym rozwodzić. Czyli nawet z punktu widzenia prawnego w tej chwili nie można powiedzieć, że bractwo nie ma jurysdykcji, ale i nawet gdyby tego nie było, to i tak mamy pełne prawo i obowiązek, aby udzielać sakramentów. I to nie jest tak, że my sobie sami daliśmy to prawo, bo my uważamy coś, bo my uważamy, że mamy rację. Nie. To nie jest kwestia tego, że my uważamy, że my mamy rację. Oczywiście człowiek subiektywnie musi być tak przekonany, jeśli chce działać zgodnie ze swoim sumieniem. Natomiast miarodajne jest to, czy faktycznie podążamy za nauką Kościoła. I bractwo jak najbardziej. Nikt nie jest w stanie dowieść, że w jakikolwiek sposób odstąpiło od nauki Kościoła. Pilnujemy wszystkich prawd wiary, dyscypliny kościelnej, która była zawsze. Zachowujemy to, co było i jak było praktykowane w Kościele przez całą jego historię. Zgodnie właśnie z tą tradycją, która jak najbardziej podlega pewnemu rozwojowi, ale właśnie to jest organiczny rozwój, który sobie trwa. My zgodnie z tym żyjemy, to praktykujemy, tego nauczamy. Jeśli ktoś jest w stanie nam wykazać, że gdzieś odstąpiliśmy od nauki Kościoła,
to oczywiście to jakby zburzyłoby nasze prawo do tego, żeby nauczać. Oczywiście nie mielibyśmy żadnego prawa. Wtedy oczywiście należy to potępienie ze strony Kościoła, byłoby słuszne, tak potępienie, w sensie nie udzielenie nam właściwej, zasadniczej, prawnej jurysdykcji wcześniejszej. Teraz jest, natomiast to wtedy byłoby słuszne, gdybyśmy w jakikolwiek sposób odstąpili od nauki Kościoła, gdybyśmy w jakiś sposób okazali też nieposłuszeństwo bez ewidentnej potrzeby. Gdybyśmy okazali nieposłuszeństwo, albo tak, bo nam się nie chce, bo uważamy, że tak będzie lepiej. Nie. My dlatego okazaliśmy nieposłuszeństwo, że musimy być bardziej posłuszni Bogu. To są te sytuacje wyjątkowe, które się zdarzają i one sprawiają, że po prostu trzeba się sprzeciwić jakiejkolwiek ziemskiej władzy, nawet tej najwyższej. I to nas usprawiedliwia, znaczy nie tylko usprawiedliwia, zmusza nas do tego, żeby postępować właśnie w ten sposób. Po prostu inaczej nie możemy. Zmusza nas do tego sama cnota posłuszeństwa, zmusza nas do tego cnota wiary. Cały Kościół jako to mistyczne ciało Pana Jezusa tego od nas wymaga i tutaj to, że gdzieś tam właśnie przepisy prawne mogą być czasem naruszone, jest to sytuacja wyjątkowa. Gdy dom się pali, wtedy trzeba postępować w sposób wyjątkowy, trzeba działać w sposób wyjątkowy, w sposób, który może nie byłby dopuszczalny w innej sytuacji. W tej chwili dom się pali, ten dom Piotrowy, Kościół faktycznie płonie w tym sensie tak głębokiego kryzysu i prawowierni kapłani, ci, którzy nauczają zgodnie z całą tradycją Kościoła, są prześladowani, nie dostają jurysdykcji i to nie jest powód, żeby przestać nauczać i przestać udzielać sakramentów. Wręcz przeciwnie, to jest powód, który zmusza do tego, żeby nauczać i udzielać sakramentów. Bez wątpienia tego wymaga od nas Pan nasz Jezus Chrystus, cały Kościół Święty, wszyscy święci i ten Kościół ziemski również, pomimo tego, że część hierarchii być może tego nie dostrzega i twierdzi coś zupełnie innego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.